If I simply want to trace you, to feel your color on my hands, and if I simply can't erase you from all my simple future plans, and if I always want to call you, hear the softness in your voice. Well, I just simply want to love you and simply feel I lack a choice. I know that you feel this, and you simply are the same. Doesn't have to be complicated. It's as simple as me and you. Love's a symphony already orchestrated. We can sing along when we say I do. Bym się zachwycała, jak ja bym to odbrała, jeszcze rozumiem. Ja chciałam dać na te poduszki po kropce, żeby w razie czego i nie zrobiłam ich. Wiesz, te foliowe takie. Do środka. No, pod te. Czemu nie dałaś? No a kiedy to miałam zrobić? Z czego? Z czego? Z folii? Ale obiecałaś. Nie wygłupiaj się. No. A wy co tutaj robicie? Co to tam jest? Co to tam się patrzy? No i dalej siedzą. Martysi ruch. Ulubiony. Do mnie robi to cały czas. Ja go już znam. Ta głowa do przodu. Dobra, witamy się z wami. Cześć, dzień dobry, jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment Family i witamy was we vlogu dzisiejszym. Mamy dzisiaj parę rzeczy do zrobienia, ale wszystko w domu. Jest taka kurzawa, że tak powiem, za oknem, że nie da się wyjść. Nas totalnie zasypało, także jesteśmy uziemieni. Okej, zabieramy się za robienie jakiegoś śniadania, kawa wypita, więc robimy bananowy koktajl po prostu, bo mam banany, które już no, trzeba zużyć, bo widać, że mają już dość, więc zabieramy się za nie. Czas temu pokazywałam wam na Instagramie kolagen i dostałam mnóstwo pytań, co to właściwie jest. Jest to taki cały kompleks witamin plus kolagen, który z wiekiem zaczynamy tracić. My już jesteśmy w takim wieku, że trzeba go uzupełniać, bo przez to po prostu skóra wiotczeje, wiecie. Pojawiają się zmarszczki, przebarwienia, no tracimy po prostu jędrność. Oprócz tego mamy tutaj witaminy A, B, C, D, E, także cały alfabet, który jest niezbędny. Zazwyczaj po prostu łykaliśmy tabletki i było ich dość sporo. Krzyś wie.
nie lubię, bo one były takie dość duże. Zresztą ktoś, kto łykał witaminę C na przykład, wie, że to są dość spore tabletki, a tutaj mamy to w wersji takiej pitnej i smacznej, bo to jest takie trochę jabłkowe, cytrynowe, brzoskwiniowe, coś takiego. Trochę kwaśne, ale dobre. Tak, dobre. I tutaj mamy taką, wiecie, kurację, to przychodzi w takich pudełeczkach właśnie. I tutaj w środku mamy kurację na pół miesiąca. Dwa takie pojemniczki, to jest kuracja miesięczna. Łykamy i ja miałam problem z kolanami. Także to jest takim moim sukcesem łykania tego wszystkiego, że siedzenie dłużej po turecku, albo po turecku to tak rzadziej się siedzi, ale na przykład gdy siedziałam na kanapie z podgiętymi nogami, to zawsze czułam te kolana, wiecie, po prostu mnie bolały, długa praca przy biurku i tak dalej ze względu na kontuzję, a teraz, o trochę przyciemnie, a teraz jest o wiele lepiej, bo naprawdę te kolana bolą mniej albo praktycznie wcale. A kiedyś jak była zmiana pogody, to ja byłam własną stacją meteo, no nie? Więc u mnie sprawdziło się bardzo dobrze, więc jeżeli szukacie czegoś takiego zamiennik, żeby piło się łatwiej i lepiej, bo na przykład macie awersję do tabletek, no to jak najbardziej, polecamy. A gdy na polu śnieg, to w domu... No właśnie. Mam zawsze mówiła, że mam jeździć po domu, a teraz nie mam ich to powiedzieć. Bo jestem u siebie. No nie? Jakie to super. Nikt mi nie zabronił. Może żona. Kochanie, ja ci chciałabym powiedzieć, że chwilę temu mocniej cię ścisłam i powiedziałeś, że ci coś w środku pękło. A teraz będziesz robił ewolucję na desce, ale ja cię za mocno przytulam. No. Dobrze to rozumiesz. Moja Martusia tak siedziała, aż w końcu uznała, że musi wstać i będzie... Wsadzić obraz. Obraz będzie wkładać, ale tak. Gdzie go powiesimy? Nie wiem, ale chcę go wsadzić. Okej. W sypialni może. On jest za duży. A, co ty gadasz, będzie piękny. Aż normalnie będziesz oddychał, jak będziesz na niego patrzył. Te ramy mamy. Żałuję, że kupiłam tylko jedną taką dużą. Moje biedne palce. Au! Futro ci wyszło z tej strony. Ty, ale to jest ciekawa opcja! No, możesz sobie futro wstawić w obraz. Możesz sobie futro wstawić w obraz. To jest takie satisfying jak wielki telefon. Porządzie. A, właśnie się zastanawiam, dlaczego to takie niewyraźne. A tu jest druga. No pięknie, no teraz to daje radę. Jeszcze wam nie pokażę. O nie! O, fak, to nie jest na ten obraz. O nie! To musisz wziąć inny obrazek. Nie mam. No, pomysłowość mojej żony nie zna granic. Teraz sobie to odrysuję. Jak mówisz, tak. Zakładamy? Tak. No, jestem z ciebie dumny. Piękny. No pięknie, Martuś, ty to potrafisz dociąć obraz. A little, widzisz to? A little. Widziałeś, jaki piękny obraz? Widziałeś to? Teraz sprawdźmy, gdzie go cisnę. Co? Myślisz? Spoko, pasuje tutaj. Pasuje, nie? Tylko niżej. Zdecydowanie za wysoko jest. Tak? No, gdzieś tak. Tu. Tak jest gites. I wygląda przepięknie. To jest idealny obraz w to miejsce. Dobrze go docięliśmy. Idziemy ciąć blat. Go. Załatwmy to. Mamy to obniżone? No nie, będziemy to dopiero mierzyć. Znaczy to musimy tam zanieść. Czyli tak 132? 132. Będzie git. Będzie git, gdzie jest to. No. Blat docięty, także już tu nic nie wystaje. Jest gites, wystarczy tutaj poukładać.
A teraz idziemy robić coś do jedzenia. Krzyś robi chleb, ja zbieram po prostu kubki. Wy też magazynujecie kubki? I potem tak co 2-3 dni trzeba je znosić. Tak zawsze miałam w pokoju swoim, w sensie będę dorosła, będę miała czysto. Nic bardziej mylnego. Z niektórych rzeczy się po prostu nie wyrasta. Wybaczcie, że tak ciemno, ale jakby mam tylko jedną rękę. Ogarnęłam tutaj naszą półeczkę na nowo. Mocno kombinowałam, co wpisać w tablicę. No i padło na taki tekst. Czajcie, że nic innego nie mogłam ułożyć, bo brakowało liter, a akurat to po prostu nie brakowało nic. Nawet zrobiłam ły na końcu. No. Także tutaj jest pewnego rodzaju zmiana. Mamy renifera. Bumbu, bumbu. Będziemy się kąpać, Lalitu. No będziemy. Będziemy. Poważnie. Dobrze. Idziemy zobaczyć, jak Krzysiu robi chlebek. Nożykiem do tapet, really? No jest najlepszy, najostrzejszy. Ja rozmrażam kurczaka i stwierdziłam, że zrobię coś po alachińsku. Uwielbiam słowo alachińsku, ponieważ wiecie. Ponieważ mam te litery. Ej. No co, no piękny napis ułożyłaś. Nikt by nie ułożył tak pięknego napisu jak moja kochana Martusia. Robimy chleb, już jest ponacinany ładnie. Ej, ładnie to wygląda. No taki bochenek jak w tych, w domkach dla lalek. A może mąko po górze? A czemu mąko? No, no lubię mąkowe chleby. Tak? Takie omącone? No lubię omącone. A nie, mieliśmy zrobić raz taki, wiesz, posypany jakimiś tymi. No mam sezam i mak, ale w masie do makowców. To nie, to chyba sezam nie. Chyba tylko, no nie? No chciałem zrobić taki, wiesz. A nie mamy żadnych takich, co tam, co to jest na chlebie? No, sezam, mak i mąka. To się zazwyczaj żółtkiem robi, kotuś. I co, chwyta się? No, niby... Coś tam Martusia przyklepała. No dobre, no, no niech będzie. Więc jest nasypane tu, no ale mamy takie talenty. No, Martusia już skończyła jedzonko. Zobaczmy, tak. Co tam ugotowało. Mam nadzieję, że się ugotowało mięso, ty. No, ale to chyba... Gotowała się. A nie. Nie? Tak? Nie? Jest? Będzie? Jest git? Chyba tak. Idziemy jeść? No. Nie chcesz spróbować? Czy dobry? Krzysiowi? Mężowi dajesz? Krzysiu spróbuję. Zawsze jest dobre, kochanie, w ogóle. Jak śmiesz wątpić w moje umiejętności kulinarne? Nie śmiem. No, to wypadałoby zapytać w całej tej sytuacji. Kompletnie nie śmiem wątpić. No. To się już chlebek robi. Muszę ściągnąć pokrywkę, bo już czas. Znaczy jeszcze 3 minuty do ściągnięcia pokrywki, ale już tam widzę, że już by się przydało. A tak wygląda gotowanie po Martusi. No ja sobie to wszystko posprzątam. A nagram wam, jak wygląda gotowanie po Krzysiu. Znaczy sprzątanie po Krzysiu, gotowanie. A Krzysiu gotuje tak. Jadłeś. Tylko tyle powiem. I każda kobieta powinna zrobić to samo. Po prostu Alitos, masz super obiadek. Nie wiem, Alita umie pałeczkami? Ej, no nie rób jej tak. Przecież ona będzie myśleć, że to dla niej. Robisz jej przykrość. Przykrość to ci zrobię, jak ci nie pozwolę zjeść za te głupie teksty. No i pięknie. Jak ci smakuje, Martuś? Pyszna. Tak? Jedz, próbuj. Tak. Pyszne było, dziękuję ci, Martuś. Na zdrowie, teraz robimy drożdżówkę. Dostałem, mimo że wyglądało tak, że nie dostanę. Bo cię za bardzo kocham, jestem miłą żoną. Jestem naprawdę dobrą żoną.
Czemu nie był zakręcony? Który? Jak ja nienawidzę, jak ktoś nie zakręci butelki. A ja wiesz, że ja rzeczy nienawidzę i muszę z nimi żyć! No, to, że ciebie wkurza w sobie coś, i moja wina! Co za... Jaki facet potrafi być menda! I wam to z wiekiem przychodzi, to się wam pogłębia! Uuu, jaki chlebek! A kto to? A co tu? Zabieramy się za ciasto. Martusie, dodaję już jabłuszka. Ja wyłożyłem na blaszce ciasto. I za pół godziny zjem drożdżówkę. Dużo tych jabłek? No, chyba? Za dużo. Drożdżóweczka wyszła, jest pyszna. Pyszna, już dziabnęliśmy jeszcze ciepłą. To dopiero pierwsza, ona ma tyle kłaków. Trzeba jej wyciąć włosy z pomiędzy łap, bo się jej do tego śnieg łapie. I jej mrozi w te łapy. To po pierwsze, a po drugie jest, wiecie jaka jest mokra podłoga z takiej ilości śniegu, w takich czterech łapach? Dużo, dużo wody. No pięknie. To jeszcze nie jest koniec. Jak to ma Litosie? Ta Litos dzisiaj przeszedł sama siebie, sama weszła pod prysznic. Chyba czuję, że to jest najwyższy czas, aby się umyć. Już specjalnie nie myję jej przednich łap, bo wiem, że ona się tam wiecznie liże. To sobie zostawię na finito. No tak. Najbardziej to jest cuchnące są to opuchy, takie skarpecie oręże szok. Tutaj trzeba to domyć. Tu. No łapy jest okropnie. Tak ci łapy cuchną, ale to... Ale jesteś fajny pies. Mądry pies, ale z cuchnącymi łapami. Witaliśmy się w łóżku i żegnamy się w łóżku. Także do zobaczenia na następnym vlogu, na następnym odcinku. I tak. Co? Do zobaczyska po prostu. Subskrybujcie, komentujcie i wpadajcie na pozostałe filmy. Pa! Pa!